Czy desperacko zastanawiasz się, dlaczego zawsze cierpisz? Wtedy znalazł cię ojciec Pio i nie pozwoli odejść temu, kogo odnalazł. Największy, zadziwiający i cudowny święty XX wieku może zmienić twoje życie już od dziś. Prowadził setki tysięcy ludzi dobrą drogą za życia, a teraz z nieba jeszcze bardziej. Ojciec Pio pisał wiele specjalnych listów, skierowanych głównie do swoich dzieci duchowych. Pewnie się zastanawiasz, co dzisiaj ma ci do powiedzenia ojciec Pio? Jak może zmienić moje życie? Dziś przeczytam list ojca Pio, dedykowany tobie, aby cię pocieszyć w twoich cierpieniach, trudnościach i udręce. Więc słuchaj uważnie i z otwartym sercem boskiej mądrości, która wylewa się na twoją duszę przez serce i pióro ojca Pio. Ten list, który napisał ojciec Pio, da ci wielkie nauki. I wiem, że w tym momencie możesz przechodzić przez bardzo trudną sytuację i usłyszenie tych słów Pio bardzo ci pomoże. Pozwólmy ojcu Pio mówić, dlatego też tytuł tego filmu to Ojciec Pio pisze list do ciebie. Słuchaj i przyjmij z wolnym sercem i duszą. Moja droga córeczko, chcę, abyś wiedziała, że Jezus stoi całkowicie po twojej stronie, patrząc na ciebie jako na wybraną osobę. Otrzymałem twoją wiadomość i zrozumiałem wszystko, każde słowo wyrażone precyzyjnie i klarownie, bez sprzeczności. Nie martw się więc tym wątpliwościom, które cię dręczą. To już niesprawiedliwość jest wątpliwością, moja droga, ale ukochane krzyżem miłości, które dzielą twoje najgorytsze cierpienia i pragną, abyś złączyła się z nim w swoim cierpieniu i samotności. Nie jesteś celem boskiej sprawiedliwości, lecz narzędziem miłości i współczucia dla swoich braci, którzy wciąż potrzebują odkupienia ofiarowanego przez Jezusa Chrystusa. To jest prawda i tylko prawda. Nie martw się, próbując odnaleźć Boga daleko od siebie. Jest w tobie, obok ciebie, słysząc każdy twój westch. Kiedy go szukasz, jest jak kochająca matka, zachęcająca swoje dziecko do znalezienia jej, zawsze obecna i troskliwa. Bardzo dobrze rozumiem, jak się czujesz, to jakbyś przechodziła przez piekło. Ale nie martw się, nie przestrasz się. Nie wiem dokładnie, co powiedzieć, aby złagodzić twój ból, droga, bo wydaje się, że Bóg chce, abyś przeszła przez tę próbę. Moja sugestia to, abyś odwzorowała historię Izaaka, ufając Bogu tak, jak on zaufał Abrahamowi, nawet gdy wszystko wydawało się niemożliwe. Męczennicy doznawali strasznych cierpień i znaleźli pokój dopiero po śmierci. Nie pozwól, aby kuszenia szatana cię przerażały. Z boską łaską obok ciebie jesteś bezpieczna. Pamiętaj, że nawet stojąc w tej burzy, twoja dusza pozostaje wierna Bogu, dając mu piękną próbę swojej wiary, stając się coraz piękniejsza w oczach boskich. To jest prawda i jeśli powiedziałbym coś innego, byłbym w błędzie. Mam nadzieję, że nawet w tej burzy zawsze będziesz wołała o pomoc do Pana, aby nie być jak ci o małej wierze, którzy wątpili. Pozwól się ponieść falom przeciwności, ufając, że tak jak Jonas, znajdziesz Pana, który cię ocali, nawet w najtrudniejszych chwilach. Kiedy napiszesz do mnie ponownie, opowiedz mi również o swoim śnie. Bardzo dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz w imieniu Najwyższego. Ale teraz, droga, jak wyrazić to, co czuję? Czuję się, jakbym zawsze był w trudnej sytuacji, jakbym był na krzyżu, bez pomocy, bez wytchnienia. Moja dusza wydaje się gaśnieć z bólu, bez pocieszenia w perspektywie ujrzenia kiedyś oblicza Boga, czego tak bardzo pragnę, ale wydaje się być poza moim zasięgiem. Ojej! Jakże mam nadzieję na łaskę tego Boga, który być może mnie odrzucił, a teraz czuję, że mnie odrzuca. Nie potrafię nic więcej powiedzieć. Ból jest tak intensywny, że tracę nawet sens słów. Proszę, pomóż mi swoimi modlitwami przed Panem, aby ta próba była dla Niego akceptowalna i mogła przynieść uzdrowienie mojej duszy. Czuję się, jakbym był w jakiś sposób utrzymywany na ołtarzu krzyża od Dnia Święta Świętych Apostołów, nie schodząc nigdy ani na chwilę. Wcześniej były chwile ulgi w cierpieniu, ale od tego dnia do teraz ból jest ciągły, bez przerwy. A wydaje się, że ból tylko się nasila. Niech się spełni wola Boża.
Błogosławię Cię z ojcowską czułością i Tobie powierzam się. Ojciec Pio, San Giovanni Rotondo, 21 lipca 1918. Ta lista została napisana i wysłana do jednej z córek duchowych ojca Pio. Z listu ojca Pio promieniuje głębokie źródło wiary i nadziei, które nas objęło z czułością. W obliczu życiowych wyzwań jego słowa przypominają nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Zapewnia nas, że Jezus jest obok nas, prowadząc nas miłością i współczuciem. To jakby mówił do nas: rozumiem trudności, z którymi się zmagasz, ale bądź silny. Jest światełko w tunelu, nawet jeśli wydaje się odległe. Historie przezwyciężania innych pokazują nam, że możemy znaleźć siłę, by iść naprzód. Dlatego zachęcam Cię, abyś przyjął tę wiadomość z otwartym sercem, ufając, że lepsze czasy nadejdą. Zjednoczmy się w modlitwie, umacniając naszą wiarę w miłość Boga, która nas podtrzymuje i prowadzi. Wierzmy, że razem możemy pokonać wszystkie przeszkody, które pojawią się na naszej drodze. Umiłowany Ojcze Niebieski, w tym momencie wznosimy do Ciebie nasze serca, uznając Twoją obecność miłością w każdym szczególe naszego życia. Dziękujemy za przykład i wstawiennictwo świętego Ojca Pio, który nadal nas prowadzi i pociesza, nawet z nieba. Panu, wysłuchujemy słów natchnionych przez Ojca Pio, które zachęcają nas do zaufania Tobie, nawet w najciemniejszych godzinach naszego istnienia. Uznajemy, że często jesteśmy jak Izaak w rękach Abrahama, wezwani do złożenia naszych cierpień jako Holokaustu przed Tobą. Dziś, Panie, jesteśmy tutaj, wołając o Twoje miłosierdzie i wskazówki. Tak jak ojciec Pio napomina nas, byśmy nie bali się prób ze strony szatana, prosimy o Twoją ochronę przed wszelkim złem, które nas otacza. Udziel nam łaski wytrwania w wierze, nawet gdy życiowe burze zagrażają, że nas pochłoną. Panie, wiemy, że ojciec Pio, podobnie jak wielu świętych, doświadczył ciężaru krzyża w intensywny sposób. Prosimy, aby jego wstawiennictwo umacniało nas w chwilach bólu i rozpaczy. Niech znajdziemy pociechę w jego jedności z cierpieniem Chrystusa i podążymy za przykładem jego wierności aż do końca. Tak jak ojciec Pio powierzył Tobie swoje własne zmartwienia, Panie, również my oddajemy Tobie nasze ciężary i troski. Udziel nam łaski akceptacji Twojej woli, nawet gdy nie rozumiemy dróg, którymi nas prowadzisz. Panie, niech każde słowo z listu ojca Pio rozbrzmiewa w naszych sercach i inspiruje nas do pełniejszego zaufania Tobie. Niech znajdziemy pociechę w pewności, że nigdy nie jesteśmy sami, ponieważ Ty zawsze jesteś z nami, podtrzymując nas wśród trudności życia. Błogosław nas, Ojcze, odwagą i wytrwałością potrzebną do stawienia czoła przed nami wyzwań. Niech wstawiennictwo Ojca Pio prowadzi nas coraz bliżej Ciebie i pomaga żyć zgodnie z Twoją wolą. W imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, i przez potężne wstawiennictwo Ojca Pio, błagamy Cię o te łaski. Niech nasza Pani Ciebie strzeże i niech Ojciec Pio hojnie Cię błogosławi. Amen.